Przed nami najnowsze wydanie studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski. Dzień dobry, witam i zapraszam na program informacyjny. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Wspieramy i rozwijamy polski patriotyzm gospodarczy. Orlen rusza na podbój Europy. Nasz koncern w roli lidera na kongresie 590. Produkt polski. Takie oznaczenia na etykietach towarów dają klientom wyraźny sygnał, że towar pochodzi z naszego kraju i tu został wyprodukowany. Właśnie ruszyła kampania na ten temat, a dużym wsparciem służy Orlen, który promuje i rozwija patriotyzm gospodarczy. Jako pierwszy rozpoczął promocję polskich produktów i producentów w skali całego kraju. Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa poświęcone było zachęceniu do sięgania po polskie produkty, które powstają dzięki rodzimym producentom. W ten sposób każdy może wspierać polskich rolników czy firmy i swoimi decyzjami napędzać patriotyzm gospodarczy. Chcemy dotrzeć do świadomości społecznej Polaków, by wskazać, że ich decyzje zakupowe, to o czym decydują przy kasie, wyjmując czy kartę kredytową, czy pieniądze, ma ogromny wpływ dla rozwoju naszej gospodarki. To, co jest podstawą polskiej kuchni, czyli wyroby związane z chlebem, z pieczywem, z makaronem, polskie mięso, owoce, warzywa, przetwory owocowo-warzywne, soki i tak dalej, to jest, proszę Państwa, niesamowity wybór. Dlatego jest tak ważne, żeby Polacy, dokonując przy kasie decyzji zakupowych, starali się tę polską żywność wybierać. To jest bardzo dobry wybór. To jest najlepszy wybór, jaki może się trafić polskim konsumentom. Bogate doświadczenia, a przede wszystkim efekty w budowaniu i rozwijaniu patriotyzmu gospodarczego ma Orlen. Już od dłuższego czasu bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w promowanie polskich produktów, polskich wyrobów. Mamy bardzo mocno rozwiniętą sieć detaliczną, nie tylko, proszę Państwa, w kraju, ale również bardzo mocno rozwijamy poza granicami Polski i poza granicami Polski również wprowadzamy tam polskie produkty. Nasza firma już w połowie ubiegłego roku zainicjowała ogólnopolską akcję Pij Polskie Soki, która pomogła i wciąż wspiera wytwór prac rolników i sadowników oraz polskich producentów soków i przetworów. W ślad za tym zwiększamy nieustannie obecność polskich towarów na stacjach. 85% naszej oferty to produkty wytworzone w Polsce. Zawsze uważałem i uważam, i również moi współpracownicy, że to jest nowoczesny dziś patriotyzm i wszyscy mamy obowiązek w ten sposób rozwijać gospodarkę, proszę Państwa. Bo tylko wtedy stworzymy tak zwany krwiobieg zamknięty, który nawzajem się będzie napędzał. Nie ma dzisiaj nowoczesnej, silnej gospodarki, jeżeli nie zbudujemy świadomości, bo dziś granice są otwarte, to końcowy klient tak naprawdę decyduje, po który wyrób sięga. Wyniki badań pokazują, że decyzje klientów są coraz częściej podejmowane w oparciu o jakość i pochodzenie produktów. Zarówno krajowe towary nieprzetworzone, jak i powstające na bazie polskich surowców cieszą się dużym zaufaniem klientów. Rozpoczęta kampania ma promować takie produkty, które mają przynajmniej w 75% polski skład, a na ich etykietach znajdzie się napis "Produkt polski". Dyskusje i rozmowy dotyczące najważniejszych spraw związanych z polską gospodarką i interesami największych polskich firm, w tym oczywiście Orlenu. Tak krótko można podsumować dwa dni kongresu 590, który przed dwoma dniami zakończył się w Jasionce pod Rzeszowem. I znów, podobnie jak przed rokiem, reprezentanci Orlenu byli aktywnymi uczestnikami i to nie tylko sesji debat. Ważne z naszego punktu widzenia wydarzenia miały miejsce na naszym stoisku, które było największe ze wszystkich podczas tegorocznego kongresu 590. To właśnie tu ogłosiliśmy oficjalnie proces rebrandingu, który będzie dotyczył rynków czeskiego, słowackiego i niemieckiego. Benzina oraz Star będą pierwotnie funkcjonowały pod swoimi brandami w towarzystwie logotypu Grupy Orlen, a marka polskiego Orła będzie obecna na rynkach detalicznych, gdzie mamy swoje aktywa. Zmilowy kamień, to jest praktycznie historyczne wydarzenie. No, to jest ekspansja naszego czempiona narodowego pod naszą marką, która już wypracowała takie zaufanie społeczne i uznanie społeczne, nie tylko w Polsce, ale poza granicami. To jest firma, która też mocno inwestuje w sport, w rozpoznawalność, buduje tą markę, bierze udział w zadaniach społecznych w Polsce, ale również i w Niemczech, również i w Czechach, również i na Litwie, że pora i czas robić rebranding i pokazać, że jesteśmy silną polską marką, która robi ekspansję na inne rynki. Na rynkach, gdzie jesteśmy obecni, mamy w sumie ponad 2800 stacji paliw i ta sieć wciąż będzie się powiększała.
Pokazaliśmy też, jak mocno patriotyzm gospodarczy jest obecny w naszej ofercie dla klientów stacji. 85% produktów na półkach to towary wyprodukowane w Polsce. Oczywiście zyskują nie tylko klienci Orlenu, ale także rodzimi wytwórcy, którzy dzięki współpracy z nami zwiększyli produkcję o 9%, a dzięki umożliwieniu wejścia na rynek czeski i litewski obrót polskimi towarami w trwającym jeszcze roku wyniósł 52 miliony złotych. Jesteśmy polską firmą, polskim czempionem gospodarki i naszą rolą jest wspierać polskie firmy i angażować się, by cała gospodarka się rozwijała, bo to tak naprawdę wraca do nas. Weźmy nawet nasze produkty na stacjach, nawiązaliśmy już współpracę, mamy 170 polskimi producentami. To też powoduje taką stabilność dostaw, ale to też dla polskich producentów daje im gwarancję rozwoju, inwestowania, ale też nie tylko w produkcję. To jest stały rynek, bo jest to rynek macierzysty, w związku z tym mogą inwestować długoterminowo, bo mają odpowiedniego partnera, który jest w stanie odbierać ich dobre, markowe wyroby. Te wyroby można było znaleźć na naszym stoisku, które przyciągnęło tysiące chętnych amatorów najlepszej kawy i przekąsek dostępnych w punktach Stop Cafe w tej części Europy. Nie mniejszą furorę robiły produkty polskich dostawców towarów na nasze stacje i po raz kolejny okazało się, że to, co polskie, owoce, soki czy słodycze, cieszy się ogromnym uznaniem klientów. Kongres 590 to także dyskusje, panele i debaty. Gośćmi specjalnymi czwartej edycji wydarzenia byli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele naszego zarządu Patrycja Klarecka i Zbigniew Leszczyński prezentowali stanowisko firmy w rozmowach o liderach polskiej gospodarki, sprawach biznesowych czy panelu autorskim dotyczącym rozwoju polskiej petrochemii. O planach w energetyce wiatrowej opowiadał szef tego obszaru w Orlenie Jarosław Dybowski. Główny ekonomista koncernu Adam Czyżewski podsumował 15 lat Polski w Unii Europejskiej, a Robert Śleszyński, dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych, wziął udział w panelu o fuzji Orlenu i Lotosu. Orlen jest najpotężniejszą marką na rynku detalicznym w Polsce, a nasze stacje paliw są obecne jeszcze w 4 innych krajach Europy, bo właśnie weszliśmy na rynek słowacki. Sieć detaliczna grupy Orlen powiększy się o 7 nowych stacji na Słowacji. To kolejny krok do poszerzenia działalności biznesowej na rynku, gdzie jesteśmy znaczącym hurtowym dostawcą paliw, a słowacki rynek detaliczny postrzegamy jako perspektywiczny. Wydaje mi się, że jest to naturalny kierunek rozwoju dla grupy Orlen i grupy Unipetrol. Orlen jest już liderem w Polsce. Benzina, część grupy Orlen jest liderem w Czechach. Naturalnym jest, że poszukujemy dalszych możliwości rozwoju i taką możliwość daje nam rynek słowacki, gdzie zarówno marka benzina jest już znana, gdyż była tu obecna 15 lat temu, jak i grupa Orlen w pewien sposób też buduje swój potencjał poprzez aktywności takie jak Formuła 1. Wydaje się, że nasz sprawdzony koncept poparty działalnością marketingową przyniesie tutaj duże efekty. Jestem przekonany, że jako benzina, Orlen, Stop Cafe i wszystko, co mamy dobrego w naszej grupie, jesteśmy w stanie sprostać potrzebom, oczekiwaniom klientów i pozwoli nam to dynamicznie się rozwijać. 3 października uruchomiliśmy pierwszą stację w Bawarii. Oznacza to, że jesteśmy już obecni we wszystkich niemieckich landach. Za naszą zachodnią granicą posiadamy blisko 600 obiektów, co plasuje nas jako 7. sieć stacji paliw. Mówiliśmy w naszym programie o obecności Orlenu na rynku polskim i międzynarodowym. Pora skupić się na działaniach w wymiarze lokalnym. Miasteczko Zdrowia to oferta Orlenu skierowana do płocczan i mieszkańców powiatu. Po raz pierwszy można było skorzystać z oferty porad i badań podczas Dni Chemika w czerwcu tego roku. Ostatnią sobotę i niedzielę Miasteczko Zdrowia powróciło. Tym razem w ramach większego programu profilaktycznego, jaki Orlen właśnie wdraża dla mieszkańców Płocka i okolic, wydając na niego w ciągu najbliższych kilku lat 10 milionów złotych. Projekt koncernu i Fundacji Orlen został przygotowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i otrzymał patronat honorowy profesora Łukasza Szumowskiego, podobnie jak zdrowotny program onkologiczny, który Orlen ogłosił przed kilkoma tygodniami jako ważny element uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności. Miasteczko Zdrowia jest uzupełnieniem tego programu w ramach działań profilaktycznych. Niezwykle mi to cieszy, to miasteczko będzie cykliczne, już na stałe wpisane w aktywność PKN Orlenu i to miasteczko będzie 2 razy w roku tutaj dla płocczan. My jako Orlen nie jesteśmy umieszczeni gdzieś w próżni. Jesteśmy umieszczeni tu właśnie w Płocku. I dlatego uruchomiliśmy program, który dotyczy i Płocka, program, który dotyczy powiatu płockiego, program onkologiczny. Orlen przeznacza na ten program około 10 milionów złotych. Jako firma odpowiedzialna będziemy się bardzo mocno angażować w zdrowie mieszkańców Płocka i powiatu płockiego i będziemy w to inwestować. To jest
kolejny obszar, który włączamy do strategii odpowiedzialnego rozwoju, która zakłada, że nie tylko wielkie ośrodki, wielkie miasta mają się rozwijać, nie tylko wielkie ośrodki, wielkie miasta mają mieć najlepszych ekspertów, bo nie płocczanie mają jechać do Warszawy, tylko Warszawa ma przyjechać do Płocka. W sumie w ostatnią sobotę i niedzielę z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w Miasteczku Zdrowia Orlenu skorzystało kilka tysięcy płocczan. Mam zbadany cholesterol i krew, a teraz czekam w kolejce do dietetyka. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam skorzystać z takich badań. Na razie to skorzystaliśmy z EKG, z konsultacji kardiologicznej, no i z pomiaru masy ciała, cukru, cholesterolu. Uważam, że to jest wspaniała rzecz, taka akcja, którą zafundował mieszkańcom Orlen. Czekam teraz tutaj na zrobienie EKG i na wizytę pneumologa. Poza tym jeszcze skorzystam, tam mam zajętą kolejkę, na badanie znamion u dermatologa. Mieszkańcy Płocka i okolic mają możliwość przeprowadzenia szeregu badań. Wiemy, że w zdrowiu bardzo ważnym punktem jest to, by się badać, by rozmawiać, by konsultować o tym, co nas niepokoi. Stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Płocka zorganizowaliśmy Miasteczko Zdrowia. Spotkania w ramach oferty Miasteczka Zdrowia ze specjalistami będą organizowane 2 razy do roku. Świetne wieści dla kibiców Anwilu Włocławek. Główny sponsor, czyli włocławska spółka z grupy Orlen, podpisała z władzami koszykarskiego klubu list intencyjny, a ten z kolei daje możliwość podpisania aneksu w sprawie zwiększenia środków finansowych od sponsora dla klubu. List podpisali członek zarządu Anwilu Jarosław Chmielewski i prezes klubu koszykówki Włocławek S.A. Arkadiusz Lewandowski. Zamiarem jest chęć podpisania aneksu zmieniającego umowę na ten sezon 2019-2020 dotyczącego wynagrodzenia, czyli jakby wprost mówiąc wzrost wynagrodzenia dla klubu koszykówki. Myślę, że jest to dobra informacja dla naszych pracowników, dla kibiców, którzy trzymają kciuki za Anwil i chcą, żeby Anwil na tych europejskich parkietach, ale i na polskich był dobrze rozpoznawalny, żeby budował również i markę naszej firmy jako tego sponsora strategicznego. To kolejna po świetnym początku sezonu koszykarzy informacja dla fanów koszykówki we Włocławku, w tym także dla samych pracowników Anwilu, których liczne grono dopinguje najważniejszemu klubowi sportowemu reprezentującemu Włocławek na krajowej i międzynarodowej arenie. Jak ważne są pszczoły w życiu człowieka, jak wiele dobrego one robią dla nas i ile my sami robimy nie tylko dla utrzymania życia tych pożytecznych owadów i generalnie dla całego środowiska. Na te pytania odpowiadali uczestnicy konferencji dotyczącej życia pszczół w otoczeniu człowieka, a my za chwilę udowodnimy, że pszczoły górą. I to na skalę międzynarodową, w grupie Orlen oczywiście. Organizatorzy płockiej konferencji wyszli z założenia, że popularyzacja wśród młodych ludzi wiedzy dotyczącej roli pszczół w środowisku naturalnym oraz możliwości ich funkcjonowania w industrialnej rzeczywistości zachęci młodych ludzi do poznania i obserwowania życia tych niezwykle ważnych i pożytecznych owadów, stąd obecność ekspertów i poruszanych przez nich tematów. Pszczoły coraz częściej są spotykane w miastach niż poza nimi, a sąsiedztwo zakładu produkcyjnego nie stanowi dla nich zagrożenia. W mieście od momentu, kiedy zostały wycofane, nazwijmy to, uzdatniacze do benzyny w postaci ołowiu, środowisko stało się bardziej ekologiczne niejednokrotnie niż w innych miejscach poza miastem. Stąd miód z miast, chociaż zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia związane z cywilizacją, to bywa bardziej ekologiczny niż ten z rejonów pozamiejskich. Ochrona pszczół jest jednym z często poruszanych dziś tematów. Jednak czy na temat ich dużego wpływu na nasze życie wiemy dostatecznie dużo? Dzisiaj dużo bardziej niż 10 lat temu, więc jednak wszelkiego rodzaju na ten temat kampanie i informacje mają swój skutek. Ale generalnie przeciętny zjadacz chleba chyba jeszcze nie do końca, szczególnie chyba w produkcji żywności, tak, bo patrząc na przykład na piękny amerykański stek z wołowiny, mało kto sobie zdaje sprawę, że bez pracy pszczół cała ta hodowla bydła stanęłaby pod znakiem zapytania. Nie chcielibyśmy, tak jak Chińczycy, zapylać pędzelkiem naszych roślin. Jesteśmy o tyle szczęśliwi, że posiadamy pszczoły i
myślę, że młodzi ludzie powinni zapamiętać z dzisiejszego wykładu, jak bardzo są ważne. Oprócz prelekcji można było zobaczyć wystawę pszczelarskiego sprzętu oraz produktów wytworzonych przez te pracowite owady. Był wśród nich miód z pasiek Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego sąsiadujących z zakładem produkcyjnym w Płocku, gdzie mieszka blisko milion pszczół. Od 2018 roku ponad 150 tysięcy pszczół miodnych znalazło letnią rezydencję na łące obok siedziby Orlen Deutschland, gdzie są dwa duże ule. W trakcie projektu powstał prawdziwy raj dla pszczół na naturalnej łące o powierzchni ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych, która zapewnia wystarczające pożywienie. Dzięki temu na każdego pracownika spółki przypada szklanka miodu. Powody do zadowolenia ma też czeska Spolana z grupy Unipetrol. Produkowany przez tamtejsze pszczoły miód nie tylko spełnia wszystkie wymagania jakościowe, ale zdobywa także nagrody. Czeska Spolana za wyjątkowy smak i jakość produktu otrzymała złoty medal w konkursie Czech Honey 2018, pokonując ponad 350 konkurentów. No po prostu miodzio. I to był ostatni temat dzisiejszego programu. Kolejne studio grupy Orlen oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.